No i co, moi drodzy? Test łosia 50 km na godzinę. I to jest to, co najważniejsze jest w Lexusie, jeśli chodzi o prowadzenie. 50 km na godzinę i tak jak widzicie, pachołki rozstawione, a ja w tym momencie robię hop, hop. I praktycznie jak po sznurku ten samochód pojechał, nie było żadnego problemu, jeśli chodzi o prowadzenie. Jestem w trybie normal, a w tym momencie podniosę sobie prędkość do okolic 70 km na godzinę i zobaczycie to, co faktycznie Lexus oferuje w swoich oczywiście najnowszych modelach. To jest właśnie ta pewność prowadzenia. No i tak, moi drodzy, dobra, 70 km na godzinę. Przyspieszamy sobie pełną parą do 70 km na godzinę. Ustabilizuję, mamy 72 km na godzinę i w tym momencie zaczynam test łosia. Hop, hop. No, już tutaj było widać lekką walkę z masą, szczerze powiedziawszy. 2 tony stoi, jeśli chodzi o nowego RX-a, jednak tutaj pokazało, że jednak delikatnie ten samochód już bardziej spużył. Ale nie zmienia to faktu, że nadal było niesamowicie mocno precyzyjnie. Teraz w tym momencie zmieniam jeszcze tryb na sport, więc w tym momencie zawieszenie nam się utwardzi oraz układ kierowniczy stanie się bardziej sztywny i zobaczymy wtedy, jak sobie RX poradzi. Moi mili, no to włączam wtedy w tym momencie tryb sport, jeśli chodzi o naszego RX-a. Czuję, że układ kierowniczy jest bardziej precyzyjny, czuję, że jednak nastawy tego pedału przyspieszenia są także bardziej konkretne. 70 km na godzinę, powtarzamy test. Hop! No, widać, że była tu lekka poprawa, samochód lepiej to zrobił, jeśli chodzi o te manewry awaryjne. Jest naprawdę precyzja w tym samochodzie. Co prawda NX zrobił to jeszcze bardziej płynnie i jeszcze lepiej, ale tutaj po prostu jest różnica w masie, co właśnie faktycznie widać, ale nie zmienia to faktu, że po prostu układ kierowniczy, jeśli chodzi o ten samochód, wymaga po prostu niewielkich ruchów, jeśli chodzi o takie manewry łosia. Tak właśnie prowadzą się Lexusy, ale to w tym momencie jest tylko i wyłącznie widoczne właśnie przy takich sytuacjach awaryjnych, że takie samochody w segmencie premium są w stanie Was uratować przed niestety nieprzyjemnymi skutkami właśnie takich kolizji.